No i schodzi się ewidentnie troszeczkę dłużej niż przy montażu mebli z IKEA gotowych. No, ewidentnie. Działa, tylko coś tam, nie wiem, czy jest kwestia kabla, ale to i tak będzie przelutowywane. Teraz słońce jak raz świeci i wiatraczki chodzą. Nie dmucha to jakoś bardzo. Ten dmucha, ten jest jakiś kulawy trochę, ale nie słychać. Jak tam pod lepszym kątem? I tak to sobie tutaj będzie miało robić, no ale to trzeba i zaraz lutować ten embaraz. Takie wynalazki. He. I tak powstał taki oto twór. Pokazuję i objaśniam. Uwalone te paskudne i beznadziejne konektory. I zrobiona po prostu złączka samochodowa dwupinowa, tam dwa plusy zmostkowane, tutaj dwa minusy zmostkowane. Tutaj tego samego, tutaj jest złączka, tutaj jest zalutowana. Oczywiście musiałem kolory pomylić, ale to nie ma znaczenia, bo chciałem być elegancki, żeby z czerwony był brązowy liniowy, a niebieski neutralny z czarnym, ale to nie ma znaczenia, się po prostu zamyśliłem. Wiatraki oba robią. No, troszeczkę. To będzie wystarczająco, także zaraz to montuję i zakładamy czapę. Z powrotem daszek i pewno będzie tyle na dziś. No to co? Prawie by było. Słońce świeci, dmucha, słońce nie świeci, nie dmucha. Ot cała filozofia. Panel ląduje tu. Tylko jeszcze go trzeba przykleić. A tutaj z tyłu sobie wiatraczki robią. Zaraz słońce wyjdzie za chmurę, to będzie cisza, zwolni. No tutaj to zrobiłem na takich motylkach, że jak padną te silniczki w tych wiatrakach, to będzie to można w sobie wymienić z góry na macanta na spokojnie. Tutaj troszkę ten kabel był mega krótki od tego kurcze panelu i to tutaj jest takie sobie o. No ale trudno, będzie tak po prostu sterczeć, trzeba z tym żyć. Będzie to zamknięte, mam to powiedzmy gdzieś, chyba że tutaj bym ładnie teraz jeszcze zdjął, wyciął, żeby ta wtyczka szła ładnie w dół. Nie, nie, nie. Nie, nie, takie to nie, nie, nie głupijemy, to ma być po prostu praktyczne i użyteczne i działające i takie jest. No jeszcze dzisiaj, nie wiem, może jeszcze dzisiaj bym ogarnął kwestię tych gaśnic, ale to zaraz tu się jeszcze rozmyślę. No to ładnie, gadu gadu, a ja tutaj zapomniałem o grubej YouTube'owej produkcji zrobienia szafki. O. Płyta 120 na 60, tu musiała być zjedzona z długości. Zapewne by się ktoś zapytał, dlaczego z przodu, a nie z tyłu, gdzie nie będzie widać. Ale to jest do szlifnięcia i tutaj na to będzie na wykończeniu profil aluminiowy, takie U. O, także tutaj jest powycinane, tutaj szablonik sobie zmajstrowałem wcześniej i generalnie wygląda to spoko, tylko jeszcze trzeba wyrzeźbić tą dziurkę, bo jej tutaj nie ma. No, ale pasuje za pierwszym cięciem, aż sam jestem zdziwiony. No, także spoko, narzędzie jak na razie leci kątóweczka i wkrętarka z takim walcem z papierem. No, także działania trwają. No, to trójkącik wychamrany. Jest przymierzone, nawet to dość pasuje, powiem wam. A tutaj co? Listwa wykończeniowa, to jest chyba do jakiejś glazury. I ale oczywiście płyta jest szóstka, a to ma 5,9. Następna była ósemka, 7,9. Więc tutaj sobie to odznaczyłem. Teraz, bo to będzie jakby kant od frontu.
żeby tego gdzieś nie uszkodzić, bo to jest naprawdę ta płyta delikatna. Więc sobie to zaraz tutaj delikatnie szlifnę, żeby tutaj zjeść troszeczkę grubości i później to tutaj wyjedzie na jakimś kleju. No to na dzisiaj porobione. Mam nadzieję, że wytrwa, bo zagruntowałem właśnie cały ten staw. Z jednej strony, moment, o tak. A, nawet podobne. Znaczy, no teraz nie leżą równo, ale jak się przyłoży jeden do drugiego, to jest całkiem okej. Otwory, no to nie będą idealnie równo, bo to po prostu brałem sobie, tutaj wierciłem. O, było wizualnie środeczek określany między tymi wkrętami, więc, a no, ale to znaczenia żadnego nie ma, więc teraz dostało z tej strony dwie warstwy gruntu. Jedna taka fest wlana, bo to pije jak wściekłe, i później będzie trzeba zrobić to samo z drugiej strony, tylko o, tylko takie tutaj coś właśnie przylazło. Jak zacznie lać, to zaraz się będzie trzeba z tym ewakuować. No, ale generalnie tak, fajna robota, dość to miękkie, tylko że niszczy narzędzia. No i tutaj jest pod ten, pod to takie, pod to się chyba jakaś listwa wykończeniowa do płytek nazywa takie U. Aluminiowe. Po prostu odrysowałem to i przeszlifowałem kątówką. No, kątówka miała tutaj przy tych robotach pierwsze swoje zastosowanie, bo nowy gadżet. Fajna, mocna, ale dość mi się wydaje prądożerna. No, także jutro to pewno będzie wymalowane. No, dopiero później będzie można coś robić dalej, bo to musi być przykręcone najpierw, bo to jak już to będzie przykręcone, to z odkręcaniem będzie słabo, bo te śruby jak wejdą tamtymi łbami, tym mają kwadrat pod łbem, nie? Jest łebek gładki i kwadrat. No, jak to tam już wlezie, to podejrzewam, że za drugim razem trzeba by było już zmienić te śruby albo je jakoś nacinać, żeby było czym przytrzymać. No, także za chwilę. Druga strona, tylko niech to nie leje, niech to nie leje. No to mała aktualizacja po weekendzie, było pogruntowane, wyschło i wypaprałem tu farbą, pędzlem, więc sobie to schnie. Wiszą firanki, są smugi po pędzlu, ale mam to po prostu gdzieś utrzymuję generalnie standard wszystkiego. Tak jak jest dom pomalowany, tak i wszystko. Mogłem oczywiście wziąć pistolet i wymalować to pistoletem, ale to musiałbym posłuchać rad Marcina Najmana i w tą ścianę wbiec. Weź 20 metrów, rozpędź się i pierdolnij głową w ścianę. No, także na razie tak, czekam aż wróci dziecko z pracy. To troszeczkę mi tutaj pomoże z montażem tego, jak będą zamontowane ściany. Tutaj to będzie, no, będę tutaj mógł mierzyć, jakie te drzwiczki zrobić, bo będą to musiały być na pewno dwie płyty i spięte jakimś takim X-em na szelkach sklejone na środku. No, ale to będę tutaj, że tak powiem, mącił. O aktualizacjach poinformuję. No tak, znowu by było. Nic nie ponagrywane, mała aktualizacja. Wycięte wstępnie drzwi, które będą, ale to jest wymiar taki bardzo, bardzo wstępny, bo najpierw będzie je trzeba spiąć tymi właśnie szelkami, które teraz tutaj ogarniam, skleić tutaj na środku, jak będą skręcone i jako całość, to dopiero będzie można ustalić wymiar. Tutaj będzie trzeba na pewno troszeczkę szlifnąć. Szerokości to będzie, czyli tak. Tu będzie trzeba na pewno troszeczkę szlifnąć i później zrobić dookoła faskę, tak jak było to robione tutaj na ten, o, na ten cełowniczek. No, także to robi, kurde, jaką mam radość z tego narzędzia, to powiem wam. No to ostatni nabytek z Milwaukee, ale chcę wincy. No, także sobie tutaj dłubię powoli. No to jeszcze brakuje tylko drugiej warstwy na tej płycie przedniej. Tutaj jakieś drobne popraweczki, ale szafa zrobiona. Taka. Taka, nie taka płaska z przodu,
tylko designersko. Żeby nie wyglądało jak taki klocek brzydki, tylko tak trochę, troszeczkę inaczej. No. Jeszcze tutaj trzeba tylko rypnąć naklejkę, ale to może później się pewnie gdzieś tutaj na żółtą taką, że tutaj 400 V i prąd. No. Taka konstrukcja.